Dzień dobry, dobry wieczór. Witam w dogrywce w suplemencie do Wsednorynku. Ze mną Jacek Kubrak, Michał Palaczyk. Dziś same wykresy. Wielka analiza wykresowa na 4 dni po zwycięstwie Trumpa, na dwa niecałe miesiące półtora miesiąca przed Bożym Narodzeniem i 3 tygodnie przed Black Friday, czyli najgorętszymi okresami w rynku. Jacek, od czego zaczynamy? Przede wszystkim od takiego przesłania zdecydowaliśmy się państwo jeszcze dołożyć wykresy Do naszej dynamicznej rozmowy i wyrazu dezaprobaty Marcina Dotyczącej mojej wypowiedzi Okej, okay. jak, jak się będzie, będą zmieniały stany Bo trzeba zobaczyć wykresy, tak i trochę zabrakło do tego pytania Marcina, więc dogrywamy Wam i zaczynamy od pierwszego slajdu, czyli A czekaj, jeszcze nie na Wik to za wcześnie. Slide numer 13 Najlepszy to będzie Wik. <laughs> Dobra, okej. Okay. Zaczynamy od wykresu na Bitcoinie. Miałem okazję być zaproszonym do studia telewizji biznesowej i tam między pierwszą a trzecią w nocy komentowaliśmy to, co się dzieje przez pryzmat, co rynki finansowe mówią o tym, kto zostanie i. W, w Między tam, gdzie widzicie w.3.3, jak patrzyłem, jaka jest dynamika procesów, które zachodzą na rynkach, na, na kluczowych e, e, instrumentach finansowych, e, powiedziałem wtedy taką, wa, takie ważne, pyta, ważne stwierdzenie, jak się okazuje dzisiaj z tej perspektywy, że rynki kupują plotki o tym, że Trump wygra. E, to jest zarejestrowane na nagraniu, które jest dostępne jeszcze na YouTubie, bo tam była w ogóle bardzo ciekawa dwugodzinna rozmowa na temat całej sytuacji, tego, co się dzieje. No, i mówiłem tam właśnie o budującej się strukturze z wydłużoną falą piątą. No, i tak się zdarzyło, ok? Więc też powiem jedną rzecz, Michale. Mówiąc o tym, co rynki kupują, zadałem wtedy pytanie, co rynki będą sprzedawać. Ok, a więc na razie mamy do czynienia z sytuacją na rynkach, że kupiły wygraną Donalda Trumpa, kupiły transfery pieniędzy, które pójdą w rynek kapitałowy, kupiły zmiany, kupiły technologię, kupiły rozwój. A pytanie, co i kiedy rynki te będą sprzedawały? Bo to, to, to jest takie istotne pytanie. Masz jakiś pomysł na to, co będą sprzedawały? Co będą sprzedawały? Tak naprawdę mhm. pewnie to będzie zwyczajna korekta. Ja tutaj nie spodziewam się że pojawi się jakiś mocny, mocny powód do sprzedaży, tym bardziej, że ostatnio żyliśmy ciągle w strachu i teraz jest czas chyba na trochę odpuszczenie tego strachu. Na innymi słowy spodziewam się zwykłej euforia. technicznej korekty na 4-5%, która nie będzie jakaś dramatyczna, mniej więcej tego typu rzeczy, jak widzieliśmy w październiku bodajże. To ciekawe, bo jak dojdziemy do S&P 500, to dość ciekawie się zarysuje twoja wypowiedź w kontekście indeksu. A teraz popatrzcie, jak wygląda Bitcoin. Agresywne wybicie, jeszcze nie wiemy, czy ono się w pełni ukształtuje. Tak? Pamiętajcie o tym, że transakcje na kryptowalutach to jest pełen zegar 24H na 7. W związku z czym tak naprawdę jak się skończy rynek, będzie można powiedzieć dopiero dziś wieczorem, w niedzielę. Na ten moment mamy bardzo agresywne wybicie. Ja umieszczę taką, w tej chwili pracuję, umieszczę swoje wypowiedzi, i swoje wystąpienie na konferencję KryptoRaport, bo tam dość dużo mówiłem na temat Bitcoina i stwierdziłem, że to jest dobry moment, więc dzielę to, to moje wystąpienie na trzy części. Będzie ciekawie, zapraszam was do oglądania na kanał w Sedno Spekulacji. I poczekajmy, bo jeżeli to się wybije w ten sposób, jak w tej chwili to wygląda, Wydać też wyraźne wybicie z tego krótkoterminowego kanału, to jest kreska tygodniowa. I, I pojawia się ważne pytanie, czy jedziemy na 120, 180, a może na 300. Co ty na to? Bo z trzech, z trzech scenariuszy, które kształtowałem wtedy w czasie swojego wystąpienia na początku października, wygląda na to, że jeden odpala w tej chwili, tak? I jak ty to widzisz technicznie, Michale? Tak? Wybicie jest przejrzyste. 100 tysięcy, myślę, że to jest możliwe, jakby z, nawet, może nie z automatu, ale z takiej czystej techniki momentum wykresowego. Ładny, czysty, wykresowo wzrostowy układ. Okej, okay, czyli wybicie, czyli zajmowanie pozycji na wybicie tej świecy z tego tygodnia, tak? Mówisz? Znaczy, może być powrót, test tego wybicia. Więc tutaj to nie jest jakby idealny moment. Zawsze się um otwiera pozycja albo podczas wybicia, albo na powrocie. Rynek jest tak rozgrzany, że nie wiem, czy ten powrót tak klarownie nastąpi. E, Okej, okay, to jest jedna z opcji. Druga opcja, co do której mogę można powiedzieć, a co będzie, jeżeli rynek się stłumi dziś jutro i pojutrze i będzie KNOT? Byłoby to dość zaskakujące, ale na wykresie dziennym wtedy byłby to powrót do wybicia, do linii wybicia. E, czyli na razie jeszcze byśmy poobserwowali to, prawda? I za czym będziemy cokolwiek mówić na temat, gdzie to pójdzie, i pewnie za tydzień, jak się spotkamy, to będziemy mogli coś więcej na temat Bitcoina powiedzieć, bo to jest sytuacja bardzo ciekawa, i myślę, że będziemy się bardziej w najbliższym czasie koncentrowali na wykresach niż na opowieściach. Pod tytułem, co się dzieje, bo wykresy wszystko mówią. Prawie wszystko mówią, ok? USA Index, czyli indeks koszyk 32 walut. Dla mnie, w tym momencie, tak jak patrzę, no mamy zatrzymanie się na oporze. Po pewnym takim momencie hura optymizmu, kiedy dolar się zaczął umacniać, bo wszystko, co było związane z Ameryką, to się umacniało w pewnym momencie, to waluta siadła. I tutaj, tak jak patrzę, rysuje mi się taka struktura ABCD, struktura harmoniczna, bo ruch idzie harmonicznie. Jak dojdzie do D, to będzie w D. I to jest ciekawe, co tu się dzieje. Jak Ty patrzysz na to? Co by było, gdyby dolar się zaczął osłabiać? Przypominam właśnie te czynniki wypowiedzi elekta prezydenta, że obecny prezes banku rezerw federalnych to, bo tak nie do końca się podoba i jego działania, elementy, o których zapomnieliśmy, mówiące o dewaluacji dolara, okej. Okay. Pamiętajmy o tym, że jest to kraj, który płaci kilka bilionów dolarów odsetek co roku, tak? Za 2,23, między 5 a 6 bilionów dolarów, czyli około 20-24% amerykańskiego PKB poszło wyłącznie na spłatę odsetek, które wróciły do rynku kapitałowego lub zaparkowały się w papierach. Przepraszam, zaparkowały się w papierach. Dłużnych, w obligacjach poza rynkiem, poza rynkiem, giełdowym, poza rynkiem giełdowym. Mówimy w tym momencie o giełdzie akcji, tak? Jak ty to widzisz? Co sądzisz na temat Akcja takiego dolara, kanału? Bo... myślę, że jak popatrzy się szeroko, to był konsensus rynkowy wśród analityków tych amerykańskich, europejskich czy polskich, że po wygranej Trumpa dolar się będzie indeks dolara będzie się umacniał. Przynajmniej do tego D, które ładnie narysowałeś. I Dzień po już, w dniu, w zasadzie, w którym dowiedzieliśmy się, że Trump wygrał, nastąpił nagły odwrót. Czyli jakby rynek przekalkulował to wszystko i stwierdził, że skala zadłużenia, która nas czeka, powrót inflacji, może spowodować, że ten dolar faktycznie nie jest taką, taką dobrą walutą. No. Chyba, że to jest jakaś cisza przed burzą, i tu będziemy jeszcze obserwowali jakieś strukturę ubijania, nazwijmy to brzydko poziomu 71. Wiesz co, no mamy Inside Bara. ok, no i, I teraz pytanie, czy pociągniemy do górnego ograniczenia, do tego oporu BD i nastąpi odwrót, Czy też na przykład rynek się urwie trochę wcześniej? W każdym razie nie, nie jest to dobra sytuacja dla dolara, tak? Ja bym powiedział tak, technicznie to nie wygląda na mocno. Zgodzisz się ze mną, czy masz inne zdanie, że to mocno nie wygląda. Nie wygląda mocno. A no. czy w takim razie zgodziłbyś się z tezą, że rynek zaczyna handlować? Inflację, jakieś. Tak, plotki inflacji. Tak. plus wysokie zadłużenie, kolejne emisje obligacji. Tak, rynek handluje podaż pieniądza. Plotki o podaży pieniądza, bo ich nie mamy, więc mówimy o tym, że rynek handluje plotki o podaży pieniądza. Jak się urzeczywistni pewna wizja podaży pieniądza, to wtedy rynek będzie sprzedawał plotki o podaży pieniądza, tak? Bo tak to mniej więcej działa. Okay? Chyba, że. Ta podaż będzie jakaś niezwykle struktura złożona, to wtedy będzie trochę inaczej. Dobra, jedźmy dalej. Następny wykres. Złoto. No i tutaj jest przedziwna sytuacja, bo w tej, tuż po wyborach między godziną drugą a trzecią, złoto tam się nam osłabiało, no i się trochę osłabiło. Potem poszło trochę w górę. Niemniej, jeżeli popatrzycie na tą rozpiskę, która tutaj jest, w ujęciu tygodniowym. Można by postawić hipotezę polegającą na tym, że od punktu W2 mamy do czynienia z falą trzecią na złocie, której brakuje do zamknięcia całej fali trzeciej jeszcze piątki domykającej tą całą strukturę. Tak sobie to potem rozrysujecie i zobaczycie to. Bardzo to klarownie się układa na tym złocie. Zresztą Michał za chwilę powie swoje, swoje zdanie. Zresztą to była taka ciekawa struktura, w ramach której kształtowała się fala druga, która jest strukturą prowzrostową, ale to, to nie, nie ma tu kursu analizy technicznej kursu analizy technicznej, czy warsztatów analizy technicznej, więc nie będę tego obgadywał. Piękna struktura harmoniczna, w której nastąpiło wybicie w górę. I wiesz, Michał, ja stawam hipotezę, że złoto ma szansę na dojść na 3,5 tysiąca, a może trochę więcej. Ale na razie robocza hipoteza jest taka, że. W skutek tego, o czym mówisz, czyli właśnie tego, co kupowane jest na indeksie dolarowym. To na złocie kupuje. Też kupowanie powoduje to, że złoto pójdzie na 3,5 tysiąca. No to jak to, to, na jak, jak, i jak to, 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 to jest dla zrobić, który tego złota nakupił. No. To, co narysowałeś na niebiesko, wygląda bardzo prawdopodobnie, czyli powrót do 2750 i pod trzema tysiącami też byłoby się sensownie podpisać. To jest po prostu możliwe w perspektywie pewnie 3-4 miesięcy? No, zobaczymy, prawda? No wiesz, to byłby szybki wzrost na złocie, tak. Złoto tak szybko nie rośnie. Zwróć uwagę, że masz kreskę tygodniową. Ja bym powiedział, że to jest taki element, który się będzie dział w czasie kształtowania się polityki skarbowej, skarbu państwa amerykańskiego w pierwszym, w pierwszym półroczu przyszłego roku i różnych zapowiedziach, które tam się będą działy. Poziom degeneracji infrastruktury amerykańskiej, mówię tu o mostach, drogach, trakcjach elektrycznych, jest tak ogromny, że ten rynek jest w stanie wchłonąć dzisiaj dowolne pieniądze na to, żeby się odbudować. Przy czym często zadaję pytanie, to pytanie zadaję od 30 lat, dlaczego nie inwestuje się w nowoczesne trakcje elektryczne w Stanach? I w 2007-2005 roku czytałem taki projekt mający. Który przewidywał, że za pomocą sieci nadprzewodzących, będzie transmitowana energia elektryczna i wtedy to była taka irracjonalna kwota półtora biliona dolarów, po amerykańsku półtora triliona dolarów, którą w taką sieć chciano zainwestować, że każdy dom będzie podpięty do takiej sieci nadprzewodzącej, która będzie chłodzona ciekłym wodorem, będzie też dostęp do wodoru, którym będą napędzane samochody. I to nie wydawało się jakąś taką ogromną kwotą. Dziś z naszej dzisiejszej perspektywy, no to jest razy 10, czyli powiedzmy, trzeba by tam wrzucić może z 15 bilionów albo 15 trylionów dolarów. Ale patrząc na to, jak tam pieniądze się produkuje, to czemu nie? I powstanie now zupełnie nowej generacji sieci transmisyjnych bezstratowych, bo sieci nadprzewodzące, w przeciwieństwie do sieci tradycyjnych, które widzicie przez okno, nie, tracą, nie będą traciły napięcia. Tak. A Tradycyjne druty, które przewodzą prąd, tracą 30-40% na przesyle, tak? Więc to jest też taki element pewnej wizji, która się może w Stanach Zjednoczonych wydarzyć. tak? Budowa nowej generacji linii transmisyjnych opartych na przewodnikach. Okay. No i złoto w górę. Tu wspomniałeś, że to tempo jest na 4 miesiące, byłoby bardzo duże do 3 tysięcy, natomiast zauważ, że w ciągu ostatniego roku. Kartału... ja mówiłem, że dłużej będzie. Złoto wzrosło o 250 dolarów, więc, jakby to byłaby idealna interpolacja aktualnego cyklu. Także, szanowni Państwo, taki jest nasz komentarz. Oczywiście, proszę nie brać tego jako podstawę do swoich decyzji inwestycyjnych. Pamiętajcie o tym, proszę czytać notki. To są nasze swobodne dywagacje spekulacyjne. Yy, ok, tyle. Nie? Tak, Michał? Tak. Zresztą tu na dole jest napisane. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty Twoich pieniędzy. <grystanie> Czyli obarczasz nasze wypowiedzi wysokim ryzykiem utraty cudzych pieniędzy. Fajnie. Okay. <grystanie> Dobra, ropa. I to myślę, że to jest dość ciekawe, bo w tej chwili trzeba popatrzeć, co się wydarzy. Z adnotacji prasowych wynikało, że Izrael czeka na wybór. Przyciwię się do administracji prezydenta Joe Bidena. A administracja prezydenta elekta obecnie, a prezydenta być może w przyszłości, bo jak będzie zaprzysiężony, pamiętajcie, jedna rzecz: elektoelekta trzeba jeszcze być zaprzysiężonym, no to w Izrael czeka, premier Netanyahu czekał, czekał na to wydarzenie i pytanie, co on tam dalej będzie robił z Libanem i z Iranem, w jaki sposób pójdą działania, bo ta, ta administracja, jak się ukształtuje, sprzyja działalności. Izraela, w, 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 w tym co w tej chwili tam robi, w jaki sposób postępuje na terenie Bliskiego Wschodu, a więc pytanie, co z ropą, na, z, ro, z ropą? Bo zwróćcie uwagę, że mamy do czynienia z sytuacją dużych napięć w regionie. W końcu nie uderzył Izrael, posłuchał tego, co prezydent Joe Biden mówił, Biden mówił czyli nie uderzył w instalacje ani nuklearne, ani instalacje portowe, okay? ale myślę, że wszystko przed nami. Zobaczymy, co się wydarzy. A przede wszystkim rzecz bardzo ważna na ropie, Michał, jaka? Która może wpłynąć na to, że mamy taką strukturę, która wygląda bardziej na strukturę prospadkową na ropie niż prozrostową. No może też Zatem... na podaż z USA. Drill, baby drill. Ok, ale co to znaczy? Bo to jest bardzo ważne. Popatrzcie, Szanowni Państwo, w całej dyskusji na temat zielonej energii samochodów elektrycznych nie, nie mówi się o tym, jaki jest element wpływu tego na, na popyt na ropę. 50% więcej ropy to jest petrochemia, 50% to są paliwa. Okej. Okay. I mamy do czynienia z sytuacją, w której ropę łatwo się kopie. Arabia Saudyjska 1,5 dolca na baryłkę, Rosja tam około 1,8 dolca na baryłkę. Stara te koszty wydobycia są większe w, w szelu norweskim, brytyjskim, gdzie wydobywa się na Morzu Północnym, jeszcze wyższe. Ropa łupkowa jest końca 40 dolców za baryłkę. OK, ale zarabia się na tym, tak? Jedni zarabiają więcej, drudzy zarabiają mniej. Generalnie wszyscy zarabiają. I teraz łatwo się kopie. ale czas sprzedać. W związku z powyższym pojawia się ważne pytanie, które stawiam. Czy nadchodzi wojna o ropę? A dokładnie, czy nadchodzi wojna o rynki, które tą ropę będą kupować. Bo Prezydent Joe Biden przystopował eksport ropy i gazu ze Stanów Zjednoczonych. prezydent Elect zapowiada, że to odmrozi. Japonia w tej chwili kupuje gaz na przykład z, z niewiadomego kierunku, bo przyblokowano sprzedaż gazu do Japonii. Japończycy mówią, no dobra, to co my mamy robić? Tak? A więc mamy do czynienia z sytuacją, w której jeżeli ropa będzie taniała, to energia oparta na ropie będzie taniała, będzie transport taniał, czyli to będą zjawiska deinflacyjne, Michale, które mogą równoważyć zjawiska inflacyjne w innych obszarach. Najpierw jeszcze odpowiem, tam, dopowiem do tego tematu, o którym no. mówiłeś. Rocznie, dziennie 2 miliony baryłek ropy jest zużywane mniej z powodów używania samochodów elektrycznych, czyli dotąd taką część tortu. Ropy zjadły, mówiąc kolokwialnie, samochody elektryczne. Na razie to nie jest dużo, nie jest to szokująco, ale jak na ten stan elektryfikacji, choćby w krajach zachodnich, to już jest sporo i to może być istotne, to jest mniej więcej na poziomie już niewielkich, niewielkich krajów producentów ropy naftowej. Dziennej produkcji, A tak? Dwa miliony baryłek dziennej produkcji. No. Ta średnia dzienna produkcja, no to w zależności od okresu, to jest między 90 a ponad 100 milionów baryłek, czyli w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że to jest około 2%. 2%. No to 2%. Jak będziemy z elektrykami jechali w górę, to będzie jeszcze więcej. Czyli jak dojdzie... Ale to już przy, przy 2, 4, 6, 10% albo przy wzroście podaży, na przykład o kolejne 10-20 milionów baryłek, no to, to zaburzenia są potężne, tak? I ten rynek jest niestabilny, w związku z czym rozpocznie się, być może rozpocznie się proces walki i te zapowiedzi, m.in. Arabii Saudyjskiej, dotyczące takiego pomrukiwania przed tym, że przed zjazdem w Kazaniu brics że oni tam nie przyjadą i, i, i zaczęli pomrukiwać na Rosję, no bo ropa naftowa z Rosji wyjeżdża po 60 dolców za baryłkę, a cena rynkowa dzisiaj jest ponad 70 dolców za baryłkę, nie? OK, więc. Będzie ciekawie, takie jest moje zdanie, i warto obserwować rynek ropy, bo tutaj będzie się odbijała jak w zwierciadle sytuacja gry gospodarczej. Mieć. Komentarz? Wygląda prowzrostowo. Taki czysty wykres, jeżeli mielibyśmy sobie popatrzeć właśnie tak czarno na białym, kluczowe są decyzje z Chin. Tam trwają negocjacje jakby architektura nowego planu ewentualnego dalszego wsparcia gospodarki. Takie czyste założenia, które można by wyciągnąć z tego co wiemy, jest takie, że powinno to wspierać notowania miedzi. Miedź jest na bardzo podobnym poziomie jak bezpośrednio po stracie we wtorek, gdy okazało się, że Donald Trump wygrał. Więc tam był lekki spadek, teraz jest powrót do tego samego poziomu, no i jest szansa do ataku na 10 tysięcy za tonę w perspektywie, no, w zasadzie takiego mocnego powrotu na te poziomy, w perspektywie pewnie kilku tygodni, natomiast zauważam ostatnio, że miedź jest bardzo niestabilna, że jakby te różnego typu przemysłowe problemy na całym świecie, które mniej lub bardziej dotyczą każdą większą gospodarkę, jednak odbijają się na notowaniach miedzi. I ta jakość wzrostów i samego tego struktury popytowej na sesjach jest dużo gorsza niż w tym pierwszym układzie wzrostowym, który zresztą komentowaliśmy na początku tego roku, chyba w pierwszym kwartale. Okej, okay, ja przedstawię drugie stanowisko, że jeżeli będą, sta po pierwsze tak, no, będzie zatrzymanie green dealu w Stanach, a więc mniej inwestycji w to, co było inwestowane, a więc spadek zapotrzebowania na miedź. Um, ok, zapowiedzi Pani Haritz były takie, że będzie więcej zielonego, takie jak Pani Ursuli von der Leyen no, i chyba tego nie będzie. Będzie stawianie na rozwój tradycyjnych źródeł energii, energii jądrowej i czekanie na energię termojądrową, która w ciągu dekady będzie. Energia termojądrowa, Szanowni Państwo, będzie w ciągu dekady, co wywróci cały rynek energetyczny i a propos jeszcze ropy wcześniej, Czekam cały czas na 2025. MIT, ten Spark MIT powiedział, że w 2025 będzie odpalenie reaktora termojądrowego, który robią, i będzie produkowany surplus energetyczny. W marcu 2024 zostały przeprowadzone testy elektromagnesów nowej generacji i potwierdziły to, że one działają. Czyli na ten moment mamy elektromagnesy, mamy obliczenia, no jeszcze jak plazmę wpuścimy w 2025. I zostanie utrzymana w tym tokomaku, no to będzie po prostu sytuacja bardzo przełomowa i proponuję obserwować, bo wtedy ceny gazu, ceny ropy będą podatne na to. W Europie mamy sytuację taką, że mamy upadek rządów w Niemczech. Niemcy nie mają pomysłu na swoją przyszłość, i obojętnie kto w tej chwili przyjdzie do władzy, tam będą wybory, być może w marcu, jak w tej chwili się zapowiada no to będzie miał większe problemy niż pompowanie zielonego ładu w gospodarkę niemiecką, który to ten zielony ład w gospodarkę niemiecką wykańcza. Zresztą wykańcza gospodarki pozostałych krajów, w tym gospodarkę polską. A ceny surowców na terminalach w Rotterdamie są takie same jak w 2021, tylko powiecie mi, czemu płacimy za energię elektryczną ileś razy więcej? No bo jak popatrzycie na strukturę rachunku, to płacimy na koszty zielonego ładu. tak? I dlatego wywalane, wydzierane są z naszej kieszeni pieniądze w postaci opłat podatkowych nie płacimy. No, Jacek, nie płacimy na koszty Zielonego Ładu, tylko płacimy za brak reform i decyzji o okay. pomyśle na polską energetykę, który nie został zrobiony, ten pomysł nie został wymyślony od 25 lat. No sam no Mhm, to nie reformując ani od 20 lat energetyki węglowej, te bloki są przestarzałe, mają słabą sprawność, to nie są bloki ultra nadkrytyczne, tylko to są standardowe bloki jeszcze z lat 70. Mhm. I my za to płacimy, a nie za to, że jest Green Deal. Bo wcale nie za ITS, no, poza no, no, płacimy za Nie, ma problemów poza Czechami. Płacimy za ETS-y, tak? I te opłaty ETS-y, opłaty od emisji dwutlenku węgla. Wybacz, ale to jest jakiś humbug dla mnie po prostu i tyle. A to są ale opłaty. Bez dużymi... My nie mamy czegoś takiego jak super tani prąd. Ja bym rozdzielił dwa elementy. Przestarzała energetyka w Polsce i kotły, które wymagają wymiany. Pamiętam, jak w opracowaniu w 2018 roku czytałem przy okazji jednego z projektów, to do 2023 powinno być wymienione 60% kotłów, tak? A dajże Rafako, chyba coś tam się podziało i upadło, tak? Czy nie? Jak jest ten Rafako? Upada. Była... To jest stan ciągły, tak. przedłużający się. Okay. Strategiczny projekt w Polsce, strategiczna firma, bez komentarza. No. Okay. E, dlatego, że mamy polityków, którzy no, siedzą na darowiznie społecznej, która wypłaca im pensję co miesiąc i, i robią wszystko, żeby dbać o to, tylko że im bardziej się o coś dba, tym pojawia się większe prawdopodobieństwo, że w końcu się nie dostanie. Tak. To, co na miedzi jest bardzo ważne, to to, co rozpisałem tam, e, taką hipotezę struktury 1, 2 czy 4. I w tej chwili mamy bardzo głęboką korektę, i zazwyczaj po takiej bardzo głębokiej korekcie typu ABC e, mamy no, załamaną piątkę, albo ta piątka jest po prostu niewyraźna. I, I można by postawić taką hipotezę, że kurs miedzi odpadnie na ataku na ostatnie szczyty, bo to jest bardzo silny opór. Bardzo silny opór i gdzieś tam może po prostu odpaść w okolicy lub przy ataku. Zatem wskazuje to na pewne zaburzenia w gospodarce chińskiej, gospodarce europejskiej. No i to co powiedziałem, trzeba zapiąć mocno pasy i patrząc na ropę, która ma spadać, mieć, która też ma spadać, dolara amerykańskiego, który ma spadać, to jak przyjdzie hura optymizm powyborczy, to myślę, że jak się zderzymy z rzeczywistością gospodarczą, to jak to się mówi, jak to było u Paulo Coelho w Alchemiku, najzimniej jest o świcie. Okay, więc to nie jest tak, że będziemy mieli wschód słońca i wszystko zapadnie, tylko najpierw będziemy mieli świt, a świt będzie zimny. To jest moje zdanie. Lecimy dalej. EURUSD to takiej naturalnej konsekwencji tego wszystkiego. Słuchajcie, było pięknie widać jak rozpadał, jak upadał kurs euro do dolara między pierwszą a trzecią w nocy. To było po prostu fenomenalne. Tam byłem aż zahibnotyzowany tym, co, co obserwowałem na ekranie. To, to, to niezwykła sytuacja na 5 minutowych. No i co tu widzimy? No, widzimy taką strukturę, która jest strukturą płaską, no nie? Nie wiem jak ty to widzisz, ja to rozpisałem jako strukturę XABCD. D wybiło szczyty, ale odpadło, tam jest. E, czyli ruch od D w górę odpadł. E, postawiłem hipotezę Michale podwójnego szczytu 1-2. Jak do tego podejdziesz? Okej, okay, taki mały trendzik 1 2. Jest okej. Okay. Tak? Czy to jest akceptowalne? No. I co? Wybije w dół z tego się kanału? Będzie szedł w kanale? Chyba szedł w kanale, będzie do zaprzysiężenia Trumpa dwa miesiące. W międzyczasie zaczną się spekulacje, co z rządem Niemiec. Jeżeli to jest powrót CDU, CSU w koalicji z SPD na przykład, co jest w tej chwili chyba najbardziej prawdopodobne, no to byłby powrót jakiegoś kanclerza, który gdzieś tam był w administracji Merkel. To może budzić dla inwestorów z Niemiec pozytywne wspomnienia. Nie ma osobowości. Nie Zwróć uwagę, że to, co charakteryzowało rządy Niemiec po II wojnie światowej, to to, że zazwyczaj były to osobowości. tak? E... Powiedzmy, że najsłabszą osobowością był obecny prezes Rady Nadzorczej Gazpromu, tak? czy tam. Schroeder się chyba nazywa, tak? Więc on taką osobowością. Gerhard. Gerhard zresztą, on był taką słabą osobowością. Ale ten, ale Merkel, no to już była osobowość. Kohl to była osobowość. Willy Brandt to była osobowość. Więc mieliśmy osobowości. Scholz jest księgowym. To jest osobowość księgowego. Ok? Więc pojawia się ważne pytanie: jaką osobowość wyciągną? Jaką rolę odegra AFD? Pokaż mi osobowość, która jest wylansowana. Teraz jest w stanie wyjść i porwać społeczeństwo niemieckie za sobą. Uważam, że Niemcy będą mieli w tej chwili trudny okres wypracowywania nowego modelu. Nie mają taniej energii, nie mają przełomowych technologii, są wypierani z rynków swoich eksportowych przez Chińczyków. Volkswagen zwolni około kilkadziesiąt tysięcy ludzi, zamykając trzy swoje fabryki. Jak się śmiałem ostatnio, że w czasie II wojny światowej nie zamknął zakładów produkcyjnych, a w czasie. Obecnym zamyka, czyli został pokonany przez wojnę z klimatem, tak? Polek w wojnie o klimat. Okay? Raczej w wojnie z technologią chińską, jeśli już mamy utrzymywać wojenny klimat. Okej, okay. poległo. Bo to przecież Chińczycy w motoryzacji grają na naszych zasadach, czyli tych elektryfikacyjnych, i po prostu są w tym lepsi, więc to jakby to jest wojna o technologię, w której Chiny zrobiły to lepiej. Tak, i wiesz, pomysł Unii Europejskiej, że ona postawi bariery na import towarów obarczonych śladem węglowym, no to jest tak, że. O, przepraszam. Chińczycy wybudują dwa zakłady. Jeden produkujący na rynek hinduski, afrykański, Ameryki Południowej, który nie będzie obarczony, który będzie obarczony śladem węglowym, i drugi zakład obok, który będzie. Pozbawiony śladu węglowego, sprzedając na rynek europejski. Tak się kończy placebo intelektualne polityków europejskich. Kropka. No dobra, ale wolimy dwa zakłady, z których jeden jest czysty, niż dwa zakłady, z których oba są brudne. Dwutlenek węgla to humbug. Nie kontynuujmy tej rozmowy, bo pójdziemy nie w tą stronę, co trzeba. Na dole Zgadzam tego. Się. Jedziemy dalej. Na... Ja tylko dodam jedną rzecz. Zwróćcie uwagę, Szanowni Państwo, i przyjrzyjcie się temu, że ta świeca, która jest ostatnia w tej chwili na tym wykresie tygodniowym, być może kształtuje trójkąt rozwarty gdzie? Na dołku. Trójkąt rozwarty na dołku to jest konstrukcja, której ja jeszcze nie spotkałem, a trochę tych wyklesów obejrzałem. Więc będę potrzebował się trochę zastanowić. Za tydzień do tego wrócimy. Dalej. Z tej perspektywy istotnym jest przyjrzenie się, biorąc pod uwagę niezwykłe wypowiedzi naszych rządzących i cała ciekawa sytuacja, która nas czeka. Bo. Panie Ministrze, no jak z tą wiodącą rolą pewnego państwa w Europie w tej chwili, które nie potrafi sobie same ze sobą poradzić, nie? Doszliśmy do takiej struktury ABCD. ZD odpaliło w górę. Doszliśmy do górnego ograniczenia. Złotówka w tej chwili to, co widzimy, umocniła się, tak? Czyli po gwałtownym osłabieniu się, teraz się umocniła. I teraz pojawia się ważne pytanie. Gdzie ta złotówka do Szwajcara pójdzie? Czy wybije to górne ograniczenie, czy pójdzie do tej zielonej linii z ostatniego dołka? Jak ty to czujesz? Z Frankiem mam największy problem, bo jakby to jest trochę papierek lakmusowy bezpieczeństwa no. gospodarczego, szerokich wskaźników wyprzedzających. Czysty wykres. Gdybyś mi powiedział, że to jest wykres jakiejś kryptowaluty niezależnej od niczego, to powiedziałbym, że to jest na short w tej chwili, no. że powinno się odbić od tego trendu spadkowego. Ale jeżeli ujawnisz mi, że to jest Frank PLN, to zaczynam się powoli wstrzymywać od głosu. To co jest istotne, to to, że mamy na razie odpadł na overbalansie. To jest istotne, czy mamy równość. I zazwyczaj po takim overbalansie, no to trzeba popatrzeć, co się wydarzy. Ja myślę, że nastąpi jakieś umocnienie złotówki. Dlaczego? No dlatego, że prezydent Dalek zapowiedział, że on skończy wojnę na Ukrainie jeszcze nim zostanie zaprzysiężony jako prezydent. Więc czekam na realizację jego słów, żeby było jasne. Nie jestem niczyim fanem. Ja tylko patrzę, jakie są konsekwencje. Decyzji tego, co ktoś podejmuje, tak? jakie decyzje podejmuje, jak to wpływa na mój kraj, na moją walutę i na mój dobrobyt jako taki, i przez ten pryzmat oceniam kogoś. Tak? Nie unoszę się emocjonalnie i nie wpadam w zachwyt, że przyjedzie ktoś na białym koniu i wyzwoli z placebo intelektualnego naszych polityków nasz kraj, bo to się nie wydarzy. A więc będziemy mieli możliwość. 3, 2, 1. Będziemy mieli możliwość umocnienia się złotówki w skutek pewnych nadziei na zakończenie wojny za naszą wschodnią granicą i zmniejszenia obciążenia naszego kraju tym wszystkim, co tam się dzieje, tym zmniejszenia obciążenia utrzymywaniem obywateli państwa ukraińskiego na terenie Polski, z nadzieją, że opuszczą nasz kraj, wyjadą i wrócą do siebie. Osobiście uważam, że tak się nie wydarzy. A więc mamy taką sytuację, która może sprzyjać myśleniu o Polsce jako krajowi, przez które będą przepływały towary, usługi, celem odbudowy Ukrainy pewien spokój, czyli to ryzyko, które jest w tej chwili w naszej walucie i w naszych indeksach giełdowych, może zniknąć na pewien czas, tak? Czy w ogóle to zobaczymy? Więc to jest ciekawe, ale tutaj w tej dyskusji popatrzył SDPLN też. To był największy szok, myślę, z wtorkowych notowań, czyli ta zawrotka no. na SDPLN i mocne nie w torkowych No, w czwartek zawróciło w dół. Nie? Już na wtorkowej sesji nie zamknęliśmy się na High Haju. -hi okay. Był pierwszy. High Haj -hi był ustanowiony okay. jeszcze w dniu wyboru. Dobra. Ja tam narysowałem to, na 410, że jak wybije 410, to jedziemy w górę. No tutaj się nam odwróciło nagle, no i tak to wygląda z tymi rynkami. W związku z czym pojawia się pytanie, co dalej? Tak, i, i wydaje mi się, że możemy mieć do czynienia z sytuacją powrotu do umocnienia się złotówki w skutek tego, co opisałem wcześniej. Więc za tydzień zobaczymy, Michale, co się dzieje, bo wydaje mi się, że teraz obserwacja na bieżąco. W ciągu najbliższych tygodni, tego, co się dzieje na wykresach i komentowanie tego e, ma znaczenie, i stawianie też oczywiście określonych hipotez spekulacyjnych. E, następny... Jacek, czy w takim razie cofasz prognozę sprzed pół roku odnośnie tego, że złoty będzie się bardzo osłabiał? E, nie, nie cofam. Czy 4-4 cały czas możliwe? E, wiesz, moja hipoteza jest taka, że wskutek. E, Destrukcyjnego zarządzania Polską złotówka poleci naszej zeta. To jest hipoteza, tak? Ale na razie ta droga jeszcze nie jest wyznaczona. Ja osobiście uważam, że potencjał polskiej gospodarki się wyczerpał. Nie ma nowych motorów wzrostu. Polska jest uzależniona od gospodarki Unii Europejskiej, która sama jest w kłopotach. Od 30 miesięcy spada produkcja przemysłowa w Polsce. Od 30 miesięcy, Michale, spada produkcja przemysłowa w Polsce. Co ma być motorem napędowym naszą, naszej gospodarki? Konsumpcja czy ich towarów? chińskich, A więc zwracam uwagę Państwu na to, że sytuacja gospodarcza polskiej jest dramatyczna, o czym nam się nie mówi. Wystarczy pogadać z przedsiębiorcami, a szczególnie tymi, którzy zamykają swoje firmy w tej chwili z powodów braku płynności, niepłacenia, bo sprzedali towary tylko, że nie zapłacono i nie mają za co kupić materiałów do tego, żeby wytworzyć nowe. Sytuacja w polskim przemyśle jest dramatyczna. Gadaliśmy o Rafako, to jest taki jeden z przykładów. Największe polskie spółki przemysłowe mają rekordowe zyski. Dobra. Nie osłabiaj mnie, proszę. Nie no one tworzą jądro racke. polskiej gospodarki. Nie one tworzą jądro polskiej gospodarki. Jądro polskiej gospodarki to są małe i średnie i mikroprzedsiębiorstwa, które obrywają w tej chwili potężne lanie. To one tworzą jądro polskiej gospodarki. Jesteśmy ściskani towarem, który Niemcy starają się upchać u siebie. Wzrósł bardzo agresywnie eksport ze strony Niemiec do Polski, więc to są fakty, tak? jest konkurowanie. Zatem podsumowując, ja osobiście nie widzę motorów wzrostu w polskiej gospodarce nie mamy technologii, mamy drogą energię, mamy niedobory energii być może za chwilę, skutek słabości naszego sektora energetycznego i, i może ktoś tam zarabia, ale ja nie widzę, żeby zarabiały polskie firmy małe i średnie. A więc tutaj jest problem. A popatrzmy na sam indeks S&P 500, jak Ci się podoba? Dwie luki. Pytanie, czy będzie trzecia? Wygląda to pięknie. Ale wiesz co, mi to wygląda na to, że trend został złamany. To znaczy, jak tak to jakby rozumiesz? w ogóle nowy wykres zaczął się budować, wiesz? Jakby w ogóle nowa Aha. historia się otworzyła przed tym wykresem. Nie? A może to po prostu jest piąta fala? Może. Mamy klina, mamy, mamy overbalance w ramach tam jednego z układów. Teoretycznie rynek wybił klina dołem i nagle wybił klina górą. Widziałeś kiedyś taką strukturę? Na New Connect. <laughs> Okej, okay, dobra. Na New Connect różne cuda się dzieją. Kwestia jest taka, że siadł na tym bardzo ważnym wsparciu. Tam było dużo zgrupowań Fibonacci'ego. Siadł. No i pojechał w górę. I teraz pytanie, co będzie? Będzie korekta? Będzie jazda w górę. Nie teraz. No, nie. Wiesz, to ja patrzę na dynamikę, tak? I widzę tak, że poszedł, luka poszedł, a, a, a ten. A czwartkowy wynik no już był słaby. 28%. Odcinek byłby tutaj normalny. No. Za tydzień zobaczymy. Na ten moment wydaje mi się, że sytuacja jest bardzo niepewna. myślę, że rynki zareagowały zbyt euforycznie. A i teraz się skorygują. Tak jest moje zdanie. Rynki zareagowały to jest zbyt, ta korekta, myślisz? Nie wiem, ale może być korekta do poziomu B albo do poziomu C. Gdzieś w tym przedziale się może zdarzyć. Ta sytuacja się musi wyklarować, bo relacja między podażą a popytem ma zawsze jakąś naturę. Dzisiaj mamy tylko popyt, tak? a nie mamy... Są obroty, popatrz, jak poszły w górę, widziałeś? No tak, tutaj było. Pytanie, czy wtedy była sprzedaż? Czy było kupowanie? Plotek. W kontekście S&P 500 Tesla. Co widzisz? Jakby mam jeszcze kontekst do poprzedniego naszego spotkania, gdzie powiedziałeś, że według ciebie Vance będzie kandydował za 4 lata, a plotki z Republikanów są takie, że jeżeli Maskowi się spodoba, to to on będzie kandydował za 4 lata i no, wtedy znowu się wszystko może zdarzyć. Ma duże media, jest w stanie wydać i pewnie z ćwierć miliarda dolarów na kampanię, już teraz wydał ponad 140 milionów. I zadziałało. Nie wiadomo, czy mu się to zwróci. Więc, jeżeli Mask by kandydował, i w ogóle będzie w tej administracji, i cały czas będzie na świeczniku, to Tesla może rosnąć nie na zasadzie dobrych wyników, ale na zasadzie hypu. My, myślę, że jest dużo w, w, ciekawego przesłania w tym, co mówisz, w kontekście szczególnie tej książki Atlas Shrouded, czyli Biblii, e, w, powiedzmy, demokracji liberalnej, liberałów, tak. I to był, po prostu było zakończeniem, to było rozegraniem zakończenia tej, tej tej książki, tak? Po prostu zakończenie tej książki właśnie tak mniej więcej wyglądałoby w rzeczywistości. Na ten moment uważam, że był hype, było dragowanie i teraz będzie powrót po prostu. Do sytuacji, czyli nadmierna owe reakcja, przy czym z punktu widzenia tego kanału, tutaj, który jest, Tesla charakteryzuje się generalnie takimi nadreakcjami albo w dół, albo w górę, prawda? Dlatego zaznaczyłem Państwu luki w górę, luki w dół. Za tydzień zobaczymy, co się podziało i czy wróci do kanału grzecznie, czy też będzie chciała zrobić jakąś nadwyżkę i nadbicie nad tym kanałem, ale to jest taki przykład tego, że. Wrócę do tego, co na początku powiedziałem. Idzie dużo zamieszania, i to zamieszanie, dopiero z tego zamieszania wyjdzie rzeczywistość, która będzie miała charakter wieloletni. Na ten moment nie. Na ten moment trzeba poczekać. I w tym kontekście ostatni wykres na dzisiaj, WIK. Pierwsza wersja ramiona grołowa ramiona można by tak to ująć można, czy nie można? A no, można, nie? Można. Co by wskazywało na to, że mamy strukturę prospadkową na szczycie. Osobiście lubię taką wersję jeden dwa podwójnych szczytów. Co tym bardziej wskazuje, że mamy sytuację przebicia tego dolnego, tej dolnej linii ograniczającej, która mówi, że jak się to przebija, to potem rynek odpada. No tutaj przebito, ale rynek nie odpadł. Jak ty widzisz siłę naszego rynku? Z jednej strony, struktura harmoniczna. Widać wyraźnie po tych korektach, prawda, że są bardzo, bardzo harmoniczne, no ale by wypadało, żeby ta korekta może pogłębiła się trochę w tej chwili na fali niepewności co do, co, co do tego, co dalej z Polską. nie? Czyli złotówka się umacnia, giełda się osłabia. Dlaczego? Czy czwartkowa sesja z 7 listopada była bardzo mocna, co się fajnie zbiegło z umocnieniem złotego do dolara? I ta czwartkowa sesja była o tyle ciekawa, że tego typu sesje statystycznie pokazują, że czeka nas dobry listopad. Czyli WIG20 powinien tygodniową świecę listopadową mieć zieloną i przynajmniej jeszcze w pierwszym tygodniu grudnia, także być na zielono. Nie potwierdza Czyli co, tego. Szczyty? Aż szczyty może nie. Na WIG20 może byłoby to 2500 punktów, 2450. Natomiast tutaj mnie niepokoi, że nie wszedł za tym duży kapitał, taki czysto spekulacyjny na kontraktach terminowych, że to była duża zbiórka banków, bo mają świetne wyniki. Był brany po w zasadzie każdej cenie Orlen z dołków. W piątek 8 listopada była, było na przykład zbierane Dino po dość przyzwoitych wynikach, więc jest to trochę takie wyrywkowe zbieranie przez zagranicę wielu różnych spółek z różnych sektorów. Typowe tego typu układy wzrostowe mają jakby jedną prostą historię, czyli bierzemy wszystko po każdej cenie. Teraz jest trochę inaczej, natomiast no, statystyka jest po naszej stronie po stronie wzrostowej. No to za tydzień zobaczymy. Mnie to co niepokoi, to to, że idzie w ten sposób, czyli spada, a spada element podaży, tak? Że na rynku jest coraz mniej podaży i popytu, przepraszam, na rynku jest coraz mniej popytu, tak? I to mnie niepokoi. Także za tydzień, szanowni państwo, pewnie pogadamy, zobaczymy. Na ten moment wydaje mi się, że i tak macie bardzo dużo informacji. Więc pięknego, dobrego tygodnia, udanych tradingów, udanych tradeów, dobrych inwestycji. Uważajcie, trzymajcie się. Trzymajcie się mocno. Dzięki za dziś, Jacek. Żeby Wam poduszka powietrzna nie wybuchła. Jakie masz nietypowe życzenia dobrego weekendu, końcówki? Nie, to już końcówka jest, nie? Wszystkiego tak. dobrego. Dzięki Michale. Dzięki. Tam. Hej.